Witam Was serdecznie, nazywam się Agata, dla tych, którzy mnie nie znają. Przyjechałam z Koszalina i cieszę się, że dano mi kilka minut, abym mogła Wam opowiedzieć krótko o tym, co mi się przydarzyło w moim życiu, na mojej drodze z Bogiem. I zacznę może od tego, że nie jest mi łatwo w ogóle mówić o swoim dzieciństwie, ponieważ jest masa rzeczy, których nie pamiętam. Jest większość rzeczy, których nie pamiętam, niż pamiętam. Natomiast jedna rzecz, której jestem pewna ze swojego dzieciństwa, to to, że jak miałam 13 lat, to moi rodzice się rozwiedli. Zostawili mnie z bardzo dużym poczuciem pustki, niepokoju, lęku, z niepewnością siebie i z dużym poczuciem, że jestem nikomu ogólnie niepotrzebna, zwłaszcza im. Natomiast pozytywną rzeczą w tym wszystkim było to, że nigdy nie byłam osobą, która się łatwo poddaje i zawsze szukałam pomocy dla siebie, dla innych i w tej poszukiwaniu pomocy dla siebie zaczęły pojawiać się pytania. Pytania w postaci, czy Bóg właściwie w ogóle istnieje, czy się mną interesuje, czy jakoś mi pomoże w tej sytuacji, czy coś się zmieni. Kiedy tak szukałam tych odpowiedzi, zaczęłam w pewnym momencie bardzo regularnie chodzić do kościoła. Co niedzielę. Bardzo tego potrzebowałam. Bardzo cieszył mnie ten czas. Ale niestety po jakimś czasie ta jedna godzina w tygodniu wśród ludzi, których praktycznie w ogóle nie znałam, wypowiadając słowa na mszy, których no tak nie do końca też rozumiałam, sprawiły, że ta pustka we mnie się w ogóle nie wypełniała. I no, odpowiedzi na te pytania w ogóle nie przychodziły. I pamiętam, że któregoś roku podczas kolędy przyszedł młody ksiądz, który był jeszcze diakonem, wtedy nie księdzem. Był to młody człowiek w moim wieku, który zapytał się mnie podczas kolędy, czy ja mam jakieś pytania dotyczące Boga. Jak odpowiedziałam mu tak, on mi właśnie wtedy polecił kurs Alfa, który miał się odbyć przy mojej parafii. I kiedy tak patrzę na to zdarzenie z perspektywy czasu, to mogę śmiało powiedzieć, że tego księdza, tego człowieka, to Bóg postawił na mojej drodze, żeby jakoś skierować mnie do siebie. I kiedy podeszłam na ten kurs, był jakiś miesiąc później, bardzo byłam zaciekawiona wszystkim, co było mówione. Czułam się bardzo poruszona. Nigdy wcześniej, ani na mszy, ani od moich bliskich, nie słyszałam, żeby ktoś w ten sposób mówił o Bogu, żeby takie rzeczy mówił o Bogu. Co spowodowało, że każde spotkanie podczas kursu było dla mnie ogromnym przeżyciem. I coraz jeszcze bardziej tak jakby powiększało moją tęsknotę za Bogiem, bo to, co o Nim słyszałam, było naprawdę tak fascynujące i wspaniałe, że to serce tylko się wyrywało do Niego. I pamiętam, że po którymś spotkaniu nawet podeszłam do prowadzącego i się Go zapytałam, czy w ogóle się Bóg naprawdę interesuje naszym życiem. Już nawet nie mówiłam, że moim, tylko ogólnie, czy Jego obchodzi to, co się dzieje. I wtedy prowadzący mi powiedział, że oczywiście, że tak i że to nie jest wcale w ten sposób, że ja sobie na skraju swojej rozpaczy, wiecie, stoję nad jakimś wielkim urwiskiem, chcąc skoczyć i nagle Bóg w wielkim zaoferowaniu widzi mnie na tym skraju urwiska, mówi: ojejku, jejku, Agata, nie skacz, poczekaj, już biegnę do ciebie. Także to na pewno nie jest w ten sposób. I kiedy kurs się zakończył, wspólnota, która ten kurs prowadziła, odbywała takie regularne, cotygodniowe spotkania jako spotkania we swojej wspólnocie. Ponieważ akurat po zakończeniu kursu moja mama bardzo się rozchorowała, dodatkowo podjęłam kurs na księgową, który się zbiegał z tymi spotkaniami, nie mogłam chodzić, ale co tydzień, słuchajcie, dostawałam SMS-a, że to spotkanie jest, że mam zaproszenie, że mam przyjść. Co tydzień. Ponieważ nie jestem osobą, która po prostu ignoruje takie SMS-y, więc w pewnym momencie w końcu powiedziałam: no dobra, odpiszę. I napisałam, że niestety daty mi się zbiegają, że nie mogę, że bardzo bym chciała, może innym razem. I dostałam SMS-a o treści: na nasze spotkanie masz dożywotnie zaproszenie. Te słowa są we mnie do dzisiaj, bo odbieram je osobiście jako takie zaproszenie od Boga. Na to, żeby zawsze do Niego przyjść, w każdej chwili i przez całe życie, dożywotnio, że tak się wyrażę. Po tym akcie, jak już później dokończyłam ten swój kurs na księgową, ponownie podeszłam do kursu Alfa
ale już po jego zakończeniu już tak jakby pozostałam w tej wspólnocie i choć chciałam podejść do konkursu ponownie jako uczestnik, niestety ta szansa nie była mi dana, ponieważ tak się zaangażowałam, że pomagałam jako pomocnik. I podczas, pamiętam, jednych rekolekcji naszych wspólnotowych, one się jeszcze odbyły w trakcie kursu Alfa, to jest już mniej istotne, był taki moment, gdzie lider naszej wspólnoty przeprowadzał taką cichą modlitwę do Boga, polegającej na oddaniu Mu swojego życia i wszystkiego, co się ma. Pamiętam, to była cicha modlitwa, pamiętam jak wczoraj wszyscy siedzieliśmy w takiej małej kapliczce, gdzie to się odbywało. Gdzieś tam w duchu te słowa wypowiedziałam, bo po prostu w mojej głowie wiedziałam, że to jest coś, co zrobić chcę, co jest dobre, co jest potrzebne i co będzie odpowiedzią na moje pytania i że to będzie to, czego potrzebuję. I od tamtego czasu przez dobry rok, jak nie trochę więcej, robiłam, słuchajcie, całą masę rzeczy, żeby się Bogu spodobać. Bardzo, bardzo wiele rzeczy robiłam, żeby Mu się podobać, żeby było Mu miłe to, co robię. I bardzo się zaczęłam angażować w Alfę, czasami nawet chyba aż za bardzo. Starałam się we wszelki możliwy pomóc, pomagać we swojej wspólnocie, chociażby przy organizacji naszych wspólnych rekolekcji. Myślałam o wyjeździe na misję, nawet podjęłam kroki, żeby porozmawiać z kimś, kto na misji był, żeby opowiedział mi, jak to wygląda. Bardzo chciałam, intensywnie myślałam, wiecie, jak znajomych zaprosić, co powiedzieć, jak rodzinę przybliżyć do Boga, żeby po prostu ludzie poczuli to, co ja poczułam, żeby mieli to takie spotkanie z Bogiem, jakie ja miałam. Dodatkowo też narzuciłam sama sobie, to był wtedy maj, pamiętam, jak oddałam życie Bogu, że do grudnia przeczytam całe Pismo Święte. I w pewnym momencie to już nie była dla mnie przyjemność, tylko to był taki, wiecie, coś to po prostu muszę zrobić do końca roku, bo tak sobie założyłam. Więc to było bardzo mechaniczne i minął rok od tych naprawdę bardzo intensywnych działań, gdzie miałam bardzo bliskie, można powiedzieć, spotkanie z Bogiem, gdzie Bóg mi uświadomił, że to wszystko, co robiłam, nie jest, wiecie, główną rzeczą, której Bóg ode mnie chce. To nie jest podstawowa rzecz, to nie jest istota chrześcijaństwa, ani jakiś mój wielki na najwyższy cel. Bóg uświadomił mi, że jedyne, czego On ode mnie chce, to, żebym zaakceptowała to, że jestem Jego dzieckiem, że mnie kocha za darmo i że tak naprawdę moja relacja z Nim wymaga lekkiej poprawy. I kiedy to wszystko do mnie dotarło, zrozumiałam, że Bóg mnie kocha za to, że jestem Jego dzieckiem, czyli za to, że jestem, za to, kim jestem, a nie za to, co robię dla Niego. I po tym wydarzeniu, kiedy sobie to uświadomiłam, po raz kolejny już zupełnie na poziomie serca, zdając sobie sprawę, co znaczy oddać życie Bogu, oddałam Mu to życie po raz drugi, ale już kompletnie nie na poziomie rozumu, tylko serca, w 100%. I dzisiaj stwierdzam z perspektywy czasu, że oddanie Mu swojego życia i zaufanie Mu to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek w życiu podjęłam. I to była właśnie moja odpowiedź na pytania, które sobie tak bardzo intensywnie zadawałam, które siedziały we mnie od dawna. I na dzień dzisiejszy ja z wielką radością czekam na to, co jeszcze Bóg dla mnie przygotował. I bardzo bym chciała, żeby dalej prowadził mnie tak, jak to robi, bo jest naprawdę w tym wielki. Oddaję Mu chwałę i cześć za to, co zrobił. Amen. A Wam dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Jeszcze raz szybko skrócę wszystko, powiem, jak to wygląda, postaram się praktycznie już teraz, bez teologii. Bardzo dziękuję za to, tą fantastyczną historię. Mamy w Kościele często czas, żeby posłuchać takich historii, żeby nawet jeszcze dłużej. Jakby była możliwość, to bym zrobił jeszcze wywiad pisemny i w ogóle na 4 strony. Nie? Z Agatą. Nie? To zrobimy wywiad i wtedy pisemne, słuchajcie, pisemne wywiady na 4 takie duże strony, bardzo długo. Można wtedy czytać, jadąc autobusem. Natomiast wyobraźmy sobie pierwsze spotkanie Alfy i wyobraźmy sobie, że już jesteśmy rozpędzeni, w ogóle za rok już jesteśmy. I po poprzedniej Alfie mamy parę osób, z którymi można by zrobić takie wywiady właśnie. Ale nie mamy na tym pierwszym wieczorze, to jest pierwszy wieczór, pierwsze spotkanie, które chcemy, żeby zachęciło ludzi, żeby przyszli na kurs, ponieważ każdy z nas zaprosił swojego przyjaciela, na którym nam zależy. Ale ciężko jest zaprosić kogoś na 3-miesięczny kurs, o którym ten ktoś nic nie wie. Natomiast zaprosić na jedno spotkanie jest o wiele łatwiej.
Dlatego zapraszamy, robimy wydarzenie otwierające, uroczystą kolację, jak jesteśmy panami w garniturku, którzy chodzą na bankiety i paniami, albo imprezę, jak jest kurs młodzieżowy, albo party, nie wiem, jakie jeszcze słowa można użyć, w takim stylu, w jakim wy się czujecie. I to jest pierwsze, to jest wydarzenie otwierające. I na nie zapraszamy ludzi. I wtedy oni mogą, chodzi o to, żeby oni mogli wtedy się zdecydować już, aha, wiem jak to wygląda, jeżeli tak to będzie wyglądać, to ja chcę ten kurs przejść. I wtedy jest im łatwiej podjąć tą decyzję, bo już wiedzą na co się piszą. Więc wydarzenie pierwsze. I na tym wydarzeniu trzeba, żeby była atmosfera gościnna, żeby było wiadomo jak podejść, żeby jak ktoś przechodzi zmaganie w życiu duchowym, ma tą szansę zbliżenia się do Boga. Być może to była jedyna szansa w ostatnich latach w jego życiu, kiedy ktoś go zaprosił. Jest to okazja. Może on już jest gotów zrobić ten krok. I w życiu człowieka w takich sytuacjach często jest takie zmaganie duchowe, nie? Mówimy o tym, Pismo Święte nazywa walką duchową albo... I ten człowiek idzie i wsiadł w tramwaj nawet, jest zmęczony po pracy, przyjechał... Tu nie ma tramwajów pewnie, nie? W autobus wsiadł, w busa. Zmęczony... Ale nie ma tyle nadziei, bo każdy z nas samemu ma mało nadziei, mało zachęty. Jest nam trudno, dlatego niedobrze jest być samemu. Jeśli mogę takiego cytatu użyć tu. Niedobrze człowiekowi być samemu. I decyduje się na to. I wtedy jest w nim walka. I jest jakiś głos zły, który chce go zniechęcić. A nie warto, tam jest ciemno wokół tego kościoła, ja tam nie trafię. I w końcu mu się cierpliwość i mówi, a no nie miało tu być, ale nie idę. A my chcemy wyjść naprzeciw, być pomagający, pomagać, bo wiemy, że to jest trudny moment, więc otwarte niech będą drzwi na zewnątrz, niech będzie widać gdzie, niech będą jakieś świeczki wystawione jak przed imprezą, czy pochodnie przed wejściem, niech ktoś, dwie osoby tam stoją, światło uśmiechające się. I ja ostatnio podjeżdżam gdzieś tam wokół salek naszych, przejeżdżałem samochodem, nawet nie brałem udziału w tym kursie, widzę, że ktoś tam się pęta, jakaś młodzież, tak otworzyłem okienko, hej, pewnie na kurs alfa, nie, to tam idź. A on mówi, a no tak, tak. I już tam ktoś czekał i zachęcił, żeby pomóc. Bo chcemy pomagać sobie nawzajem, właśnie. I ten ktoś wchodzi, ktoś go przywitał od wejścia. Wejście nie jest, w niektórych salkach, jak mamy wybór, to nie zróbmy wejścia mównicy przy wejściu, żeby później wszyscy widzieli, że ktoś się spóźnił, tylko od tyłu. Myślimy o tych wszystkich drobnych niuansach i rzeczach, które pomagają. One wyrażają naszą miłość i pomoc ludziom, którzy przeżywają często zmaganie. Dlatego wietrzymy salę, żeby ktoś, nie, żeby to nie było dla niego kamieniem potknięcia. Wiecie, jak w Piśmie Świętym jest napisane, nie, że Chrystus stał się dla nich kamieniem potknięcia, skałą odrazy. No to dobrze, to niech będzie, jeżeli ktoś chce odrzucić Boga i chrześcijaństwo, to niech odrzuci dlatego, że mu się nie podoba przebaczenie i ofiara na krzyżu. Ale to tylko jest jedyny kamień potknięcia. Nie chcę, żeby kamieniem potknięcia było to, że ja na przykład rozmawiam z kimś i tam miętówek nie mam pod ręką, a jadłem cały dzień kebaby z cebulą. Nie chcę, żeby to było kamieniem potknięcia, nie? Albo nie chcę, żeby kamieniem potknięcia było to, że jest duszno, albo że tandetnie, albo że brzydko w tej sali, albo w ogóle zimno, albo... Bo w człowieku się chcemy pomóc, prawda? I wtedy ten ktoś... Słucha tych wykładów, mówi, Boże, to nie może być prawda, nie. Mam się teraz modlić? Nie, nie wytrzymam, to jest duszno, wychodzę. Chodzi o to jest przykłady, drobiazgów. Staramy się, żeby to było dobrze przygotowane spotkanie. Praktycznie pomagamy, dlatego to jest wysiłek. Praca w posłudze alfowej jest też pewnym wysiłkiem, trudem, ale błogosławionym przez Pana Boga i nagrodzonym radością. Więc organizujemy to wszystko. Jesteśmy pomocnikami, poznajemy się, mamy odruch, jak wchodzimy na spotkanie, to ja od razu wchodzę, otwieram drzwi i od razu idę do Jacka, bo z Jacka znam i do Pauliny i z nim mam tyle spraw do omówienia, pełno spraw. Bo na bieżąco jesteśmy, mamy tematy, a nie, tu rozmawiamy z obcymi ludźmi, nie odruchowo, czyli a nie, dobra, później pogadamy ewentualnie. Cześć, jak masz na imię? Co robisz? Co studiujesz? Gdzie się uczysz? Jak tu trafiłeś? Ja tam, powiedzmy, ja byłem, ostatnio trafiłem, rozmawiałem z nowymi ludźmi. Robimy ten krok. Mamy czadowe, świetnie zrobione, fajne przystawki. Może w nowoczesny sposób, jakąś fajną muzykę w tle. Niereligijną, nie puszczamy, broń Boże, żadnej muzyki religijnej. Nie chcemy nachalnie stręczyć komuś chrześcijaństwa czy czegoś.
To ma być neutralny czas zapoznawania się, więc muzyka, oczywiście nie jakaś z negatywnym przesłaniem, nie? Nie wulgarna, ale po prostu neutralna muzyka. I zaczyna się pierwszy wieczór. Wychodzi ktoś, kto musi być gospodarzem. Nieoficjalnie znowu zaczynać. Nie zaczynamy też od modlitwy przed jedzeniem, ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą być uczestniczyć w tym niewierzący i jedyny tylko wyjątek robimy przed wykładem, a tak to nie wprowadzamy modlitwy przed jedzeniem. Czyli nie ma, nikt nie dotknie kolacji, dopóki nie powiemy modlitwy przed jedzeniem. Wszyscy wstają, takich rzeczy nie robimy. Unikamy tego słodkiego języka i tak dalej. I wychodzi gospodarz, który mówi, witajcie, zaczyna się taki cykl spotkań, w których będziemy rozmawiać o ciekawych tematach. To jest pierwsze spotkanie, ale pozwólcie, że na początek przedstawię wam kilka osób, które skończyły poprzedni kurs. I wtedy szybko, nie mamy czasu na to fantastyczne świadectwo, które jest przeciekawe i w ogóle, i ja bym je chętnie przeczytał, jadąc w drodze, w gazecie. Długie. Ale mamy świeżych ludzi, nie tak doświadczonych jak Agata, nie tak, ja słuchałem z wrażeniem, jak ona rewelacyjnie się wypowiada, ja się potykam co chwilę, słyszeliście, jak ja mówiłem ten poprzedni wykład, nie? A ona po prostu piękny, no, umiejętność wysławiania się, obycie z mikrofonem, a my chcemy, żebyś mogli się podzielić swoim życiem, ludzie, którzy ledwo co byli na poprzednim kursie. Dlatego ja proponuję, nie róbmy świadectw. To nie to, że nie wolno. Wolno. Ale to jest taka mała propozycja. Jeżeli macie kogoś takiego, kto jest dobrym konferencjerem, kto umie otworzyć wieczór, zapraszam wszystkich. Pozwólcie, że zrobimy teraz kilka krótkich wywiadów. Dlatego proponuję wywiady. I nie z jedną osobą, żeby nie powiedzieć, że to gwiazdy się nawracają, to wybitne osoby, tylko te szczególne. Albo takie jedno dramatyczne świadectwo mamy, takiego naszego czarny charakter, taki gangster nawrócony i ten jeden w naszej wspólnocie zawsze mówi i wszyscy takie dwugodzinne świadectwo. Nie, chcemy, żeby koncepcja podzielenia się swoją wiarą i odkrycia czegoś była po prostu dla każdego. Więc ja biorę mikrofon, ja trzymam mikrofon, nie daję Agacie. Bo Agacie bym dało oczywiście, ale innym ludziom nie daję, bo nie wiem, może oni nie są tak pewni. Nie uprzedzam ich, mówię im tuż przed. Słuchajcie, zrobię krótki wywiad z wami. Zadam dwa proste pytania. I ja mówię, zadaj, jak trafiłeś na ten kurs? Czy byłeś wierzącym wcześniej? A jak teraz na siebie patrzysz, jak patrzysz na Boga? Czy coś to zmieniło? I co Jezus, co Bóg zmienił w tobie? I to wszystko. Krótko. I zabierać im mikrofon. I następny. I zróżnicować. Chłopak, dziewczyna, starszy, młodszy. To jest trudne, bo nie mamy tylu, ale gdybyśmy udało 3 osoby zdobyć. I już jest przekaz taki, że to nie jest dla wybitnych gwiazd. Zawsze mamy gwiazdę ze świadectwem. I jakby nam się to udało. Wiem, że może się nie udać na początku, ale niech to będzie cel. Później, co jest kolejnym etapem wieczoru? Pierwszego? Przepraszam. Może być taki utwór ewentualnie. Jeszcze nie ma tego wprost uwielbienia tak zwanego, ale może być, niech to będzie jak wykład TED. Znacie TED? TED? Bardzo popularny w naszych czasach, taka pseudoreligia, wiara w naukę, że człowiek tę ideę może tak naprawić świat. Dobre skądinąd, bardzo dobre. I oni mówią, świetne wykłady. I tam często jest element artystyczny, ktoś zagra na skrzypcach. Też możemy na pierwszym wykładzie, Paulina na przykład świetnie śpiewa Amazing Grace, albo jakąś inną cudowna łaska. Jakiś utwór do odsłuchania nawet na początek. Niech ktoś solowo, ale to niech będzie dobre wykonanie. Wtedy nie, amatorskie, tak jak często. Dobre wykonanie. I jest wykład pierwszy. Czy jest w życiu coś więcej? I po nim są małe grupy. I wtedy już nie rozmawiamy, zmienia się nasz cel. Powtarzam, cele małej grupy to są dyskusja po pierwsze, ale między gośćmi. Jeżeli na początku się nie klei, możemy pomagać pytaniami pomocniczymi, pytaniami z książeczki i możemy jeszcze wrócimy. Możemy pytać, co inni ludzie na ten temat myślą, jak ktoś nie ma fajnego zdania. I tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie dochodzimy do wyjazdu weekendowego w toku kursu, na którym my chcemy jeszcze ich zachęcić do tego, żeby poprosili o modlitwę nad nimi. I wtedy musimy mieć przeszkolony nasz zespół do modlitwy. I to jest ten ostatnie parę myśli, które patrzę na zegarek, które muszę dzisiaj powiedzieć. Więc podsumowałem wygląd wieczoru. Wszyscy wiemy, że kurs trwa
składa się z tych elementów, poczęstunku na początek, bez otwarcia, później otwarcie od mikrofonu, pieśń, na tym tylko pierwszym spotkaniu, a na kolejnych można wprowadzać modlitwę pieśnią, ale dwie, trzy pieśni. Bez długich, kwiecistych, słownych modlitw. Bez modlitwy równoczesnej, bez takich ekscentrycznych naszych sposobów wyrażania, które są bardzo dobre, ale chcemy, żeby najniżej ustawić poprzeczkę, jak to jest możliwe. I chcemy doprowadzić do momentu, w którym ludzie będą mogli wypowiedzieć trzy zdania do Pana Boga. I to jest dla nas wielki sukces. I znowu nie my, ale oni. Więc prowadzimy ich do tego momentu i później dochodzi do wyjazdu weekendowego, który jest w połowie, który jest poświęcony osobie Ducha Świętego. I wtedy my się modlimy za nimi i musimy nasz zespół przeszkolić. I znowu, i patrząc znowu na zegarek, krótko powiem, jak szkolimy nasz zespół do tej posługi. Uważamy, że to jest taka najbardziej elementarna służba, jaką każdy wierzący, jaką jeden grzesznik może wyświadczyć drugiemu grzesznikowi. Pomodlić się za niego. Ta modlitwa nie ma rangi sakramentalnej, nie ma rangi ceremonialnej też. Jest to elementarna, najprostsza modlitwa, do jakiej jest powołany każdy. Tak? Czyli nie wchodzimy tu w rolę żadnego przywódcy kościelnego wobec nich. W związku z tym nie muszą to być długie modlitwy i skomplikowane. W związku z tym, nawet nie tyle w związku, w ogóle po prostu dlatego, że polegamy na Bogu, nie na sobie. To nie od naszej świętości, to nie od nas jakby, to nie naszą mocą. Bóg dotyka, zmienia serc ludzi, tylko On to robi suwerennie, niezależnie, a my po prostu oddajemy się jako narzędzie w danym momencie. Czyli nie bierzemy dla siebie sukcesu, jeżeli ktoś doświadczy mocy Ducha Świętego, ani nie bierzemy na siebie winy, jeżeli nie doświadczy w jakiś sposób. Ale robimy, co my potrafimy. Nawracamy się przed wyjazdem, wyznajemy nasze grzechy, chcemy być użytecznym narzędziem. I modlimy się tak, jak w Starym Testamencie, żebym nie pomylił znowu, nie Jan Paweł II, tylko kto w Starym Testamencie rozdzielił łoże? Mojżesz, tak? Czy jakiś inny święty. Oczywiście Mojżesz. I co Mojżesz zrobił? Co Bóg kazał Mojżeszowi zrobić? Wyciągnąć rękę z tym kijem, tą laską pasterską, tak? Wyciągnąć. Czyli Mojżesz zrobił to, co on potrafił. On potrafił wyciągnąć rękę. A Bóg zrobił to, co Bóg potrafił, czyli rozdzielić morze. I my wierzymy, że stając, że my tylko wyciągamy rękę, a Bóg czyni uzdrowienie i zmienia ludzi. W związku z tym szanujemy i w ogóle szanujemy się nawzajem. Szanujemy wolność jednostki. Tak jak szanujemy wolność ludzi, że nie muszą wierzyć w to, co my wierzymy, to szanujemy i modlimy się w takim zakresie, w jakim jest nam dany autorytet przez tą osobę, która prosi o modlitwę. Jeżeli ona nas prosi o modlitwę za rodzinę, to się modlimy za jej rodzinę. Jeżeli o napełnienie jej Duchem Świętym, modlimy się o napełnienie jej Duchem Świętym. Ale jeżeli Bóg naturalnie nam coś zdradza, nam jakieś poznanie mamy prorocze, modlimy się, być może w duchu możemy się modlić, ale wypowiadamy na głos modlitwę w tym zakresie, w jakim jest dany autorytet nam przez tą osobę, czyli nie wyjdziemy dalej. Tyle, na ile tam w poszanowaniu wolności i godności tej osoby. W związku z tym też dbamy o jakąś dyskrecję. Jeżeli jakieś trudne, bolesne doświadczenia mogą, może ktoś prosić o taką modlitwę. Staramy się właśnie jakby uszanować tę osobę. Nie będziemy, nie wiem, na głos starać się, nie wiem, gromić jakiegoś zła w życiu tego człowieka. Jakby w prosty sposób. Chcemy, żeby tą modlitwę mógł zrobić każdy, kto ledwo co się nawrócił. W ogóle to jest nasz cel. Dlatego tak ustawiamy nisko poprzeczkę znowu. Rozumiemy? Żeby uczestnicy, którzy dopiero co skończyli poprzedni, już mogli wejść w tą rolę i też taką prostą modlitwę wypowiedzieć. I nie chcemy, żeby to była... Dlatego nie musi to być modlitwa chirurgiczna, która przez 4 godziny w całym zespole modlitewnym naprawiamy wszystkie dziedziny i później jeszcze druga sesja życia człowieka. Wierzymy, że on się może przemienić stopniowo przez uczestnictwo we wspólnocie i wielokrotne przychodzenie do modlitwy i że że każdy z nas może się za siebie nawzajem modlić. Dlatego szkolimy do takiej prostoty. Do tego, żeby powoływać się w oparciu o autorytet Biblii, mówić wszystko, co jest zgodne jakby z Biblią. O to możemy się modlić. Jeżeli nam Bóg przypomina jakiś fragment, możemy go zacytować. W podręcznikach są polecane fragmenty. Modlimy się
Nawet jeden na jeden wystarczy. Nie w dużych, wielkich zespołach. Pytamy, czy możemy położyć rękę. Nie wywieramy presji też. Nie, nie jesteśmy wielomówni, bo nie wielomówstwem osiągamy, tylko w prostocie stajemy, ufając, że Bóg działa. Możemy się zatrzymać i posłuchać, jak Bóg nas dalej prowadzi. Bywa, że Duch Święty w niesamowity sposób nas prowadzi. Może nam objawić nawet jakiś fakt życia tego człowieka, ale nie trzeba czasami... Trzeba się zachować pokornie i skromnie. Są takie groteskowe przykłady, kiedy ktoś na głos wyrzuca, nie wiem, ducha pożądliwości i homoseksualizmu z kogoś, a tu stoi rodzina na przykład tej osoby. W ogóle jakieś absurdalne takie rzeczy. Po prostu nie mamy do tego autorytetu. Musimy pamiętać, że ryzykujemy za bardzo się posuwając tak daleko w modlitwie, ponieważ musimy być poddani tej osobie. Jesteśmy sobie nawzajem poddani i w tym momencie, ale Bóg Święty może coś tam ważnego objawić. I też dlatego w całej Alfie kierujemy się zasadą, którą ja nazywam niewylania dziecka z kąpielą. Czyli z jednej strony nie chcemy od się zamknąć na działanie, na naturalne inspiracje działania Ducha Świętego, ale z drugiej strony nie chcemy się ekscytować tym, jak czasem wyraża się w człowieku to działanie, jak czasem człowiek pod wpływem ducha coś przeżywa, czy trzęsie się na przykład. To my nie poszukujemy tego trzęsienia, nie chcemy, żeby się to jakby działo. Jeżeli coś takiego się dokonuje, to mówimy, to trudno. Ja zawsze mówię, jak ktoś padnie pod mocą Bożą, to ja nie wołam alleluja, tylko mówię, no trudno. Jakby nie poszukujemy tego, ani nie chcemy, żeby ludzie tego poszukiwali. Chcemy, żeby to było autentyczne, nie wymuszone, jeżeli już nawet. Dlatego moim największym marzeniem jest charyzmatyczna treść, ale niekoniecznie zawsze ubrana w charyzmatyczny styl. Że styl nie jest obowiązkowy. Natomiast Duch Święty też nie jest obowiązkowy, ale na nim nam zależy. Prawda? I my czasami, i są różne kultury, przyjeżdżają Włosi do nas i Włosi są ekspresyjni i oni jak się modlą muszą krzyknąć. No bo Włosi generalnie też gestykulują, no po prostu. Ale czy my w Polsce, ja mam naturę bliższą brytyjskiej rezerwie i mi bardziej pasuje pomodlić się cicho. Dlatego nie musimy na siłę kopiować wzorców różnych wybitnych, wielkich bożych mężów, którzy przyjeżdżają do Polski z Ameryki albo z Afryki i mają, albo z Chin to by było z kolei w ciszy zupełnie modlitwa. Nie wiem jeszcze skąd, z Włoch. Staramy się jakby w pierwszej kolejności szukać treści charyzmatycznej, a niekoniecznie jakby, jeżeli ktoś już jest z was takim ekscentrykiem, no to dobrze, ale niech będzie autentyczny w tym. A mi się wydaje, że większość ludzi w naszej kulturze jakby ma niższy poziom ekspresji, to może tak. Dlatego też celowo jakby unikamy tych naleciałości. Mam nadzieję, że wiecie, do czego zmierzam. Był u nas kiedyś taki wybitny misjonarz z Afryki, który musiał zawsze Biblią uderzyć, jak coś głosił. Z Biblii. Ja cenię Biblię, ale nie trzeba nią tak trząść, ani rzucać o siebie. Dlatego nie krzyczymy nad ludźmi, jak się modlimy, nie naciskamy na nich rękami. Staramy się, przyjmujemy nie dlatego, że to jest lepszy model, tylko dlatego, że chcemy tak ze względu na ułatwienie naszym gościom przyjęcia Ducha Świętego wybrać prosty model modlitwy. Dlatego wybieramy go. I nie śmiałbym nigdy w życiu odmówić świętości tym naszym przyjaciołom z Włoch, którzy przyjeżdżają do nas i modlą się w sposób ekscentryczny. I bardzo ich lubię. I Paulina też ma takich znajomych, prawda, różnych, lubi Włochy. Ale my chcemy, żeby nasze spotkania były dostosowane do naszej kultury i żeby kultury, bo to jest kwestia kultury. Znowu, to nie jest teologia, co ja mówię. To jest czysto kwestia praktycznej kultury, na którą my się decydujemy, żeby jak najłatwiejszy był kanał dostępu działania Ducha Świętego. Myślę, że dotknąłem tylko tych paru spraw, ale wiem, że muszę już kończyć, więc więcej tych różnych ciekawych niuansów, których jest mnóstwo i są fantastyczne, będziemy mogli poruszyć w czasie sesji pytań i odpowiedzi, która taka bardziej interaktywna, która nastąpi po Eucharystii. Także mam nadzieję, że to było jasne. Jeżeli coś zostało może niezrozumiane, czy ja się źle wyraziłem, to doprecyzujemy wtedy, dobrze? Ale myślę, że rozumiemy moją intencję. Dziękuję bardzo.